Projektanci gier lubią w swoich produkcjach robić nawiązania do innych dzieł. Jest to nazwane easter eggami, na część zabawy rozwiniętej głównie za sprawą Ameryki. Polega ona na szukaniu czekoladowych jajek w wielkanocny poranek. Valve, jako jeden z największych wydawców gier na świecie, także umieszcza w swoich tytułach nawiązania do innych gier ich dzieła. Takimi easter eggami są chociażby przedmioty. Czapka Manko w Portal 2, czy broszka kostki towarzyszącej w Team Fortress 2. Jednak w tym przypadku Valve posunęło się o krok dalej. W Half-Life 2 epizod 2 oraz w grze Portal 2 są wzmianki o tajemniczym statku Borealis. Jest owiany tajemnicą, podobnie jak G-Man. Niby jest, niby wiemy jak wygląda, ale nie wiemy skąd jest, po co jest i co trzyma w tej swojej cholernej aktówce. Lepiej chyba będzie, jak wam to przedstawię w grach. Something else here. It's the Borealis. Good God. Incredible. What? The Borealis? It's real? Oh yes, quite real, despite its almost legendary stature. Our peers at Aperture Science were at work on a project of some promise. But in their rush to beat Black Mesa for funding, they must have compromised ordinary standards of risk. We heard their research vessel had simply disappeared, vanished, with all hands, and even part of the dry dock. Few believed the Borealis would ever be seen again. Także opublikowana została grafika przedstawiająca statek Borealis, który jest lekko przysłonięty przez technologię kombinatu. Wiele osób, w tym ja, uważa, że Half-Life 3 albo Half-Life 2 epizod 3 będzie miało właśnie związek z Borealis. Jeżeli w ogóle trzecia część czegokolwiek spod skrzydła Valve ujrzy światło dzienne.